Hej, witajcie po tej stronie, znowu DJ Kompany i witam was w kolejnym odcinku z Hearts of Iron, gdzie gramy faszystowską Brazylią Integralist Republic of Brazilia. I nie robimy błędów, znaczy staramy się nie robić błędów, oprócz ataku na Wenezuelę, dlatego żeby mieć ropę, bardzo dużo ropy, tylko dla siebie. Wiem, że ona by z reguły nam pomagała, ale wolę mieć ropę w swoim kraju, a nie ściągać od kogoś, wiecie jak to jest. Później już nie chce ci się ściągać i wtedy musisz go podbić i no, rozumiecie chyba. Każdy kto grał w koja wie o co chodzi. Znaczy nie mam tutaj sprzętu, muszę coś ogarnąć, żeby mieć tutaj sprzęt. I to nie jest z tego powodu, że tutaj jest infrastruktura słaba, raczej, za chwilę zobaczymy. Raz, dwa, trzy. I dajmy ją na samą górę, żeby pracowała. Pracuj, pracuj, to będzie ci dane, jak to się mówi. I ciekawe, że oni gdzieś będą mieli słabe. O właśnie, na odwrót będą mieli. Zobaczcie, my mamy i oni też mają, hehe. No. I tak musimy działać w tym kraju. Wszyscy wycofujecie, naprawdę? Nie, dobra, tylko jeden, dobra. Myślałem, że wszyscy wycofają stamtąd. Tak jest, zostawią mnie samotnego i biednego. Dobra. Atakujecie? Atakujecie gdzieś. Nie, na tej linii. To bardzo dobrze, że to atakujecie. Jeszcze trochę musicie stracić, bo sprzęt, halo. O, zobaczcie jak szybko, jak fajnie nam się szkolą. Boże, to jest tak zajebiste. Podoba mi się to. Dobra, co my tu mamy? Civilian Factory? To są bombowce i tak dalej. Dobra, to weźmy cywilną factory w takim razie, może ogarnijmy. No, ruszaj gra. Bo my tutaj robimy zabawne rzeczy. O nie. To już nie było zabawne. Proszę ich zatrzymać. Nie, nie pyka. Nie pyknie, nie pyknie, nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby pykło. Ja już widzę, że to nie pyka. 42 dni produkcji stracimy na tym. Dobra, trudno, walić to. Walić z dni produkcji. Tutaj na pewno ich przejedziemy. Teraz nie powinniśmy. Wiesz, ich odciąć trochę. Zajebiście. Nie, nie pyknie. Nie pyknie, nawet się przebiją u nas. Okej, dobra, pykło. Tak nie możemy zrobić, czyli musimy inaczej pomyśleć. Jakby to zrobić, żeby ich zająć i to w miarę szybko jeszcze. Logistyka poproszę, logistyczna, na pewno to jest zajebiste. Ile to z nim sprzętu? Więc co? Zrobimy tak. Wystaw tych ludzi. Przestań produkować. Przestań produkować. Chuj mnie to obchodzi. Ile tracimy? Jak to wygląda? Bo teraz straciliśmy 1000. No, zaopatrzenia poszło. Plus 20 mamy. Dobra. Na razie czekamy. Okej. Okay. Co? Cóż to? Interwencja w Beneluxie? Co tam się dzieje? Benelux, co tam się dzieje? Powiedz mi. Ty nie jesteś faszystą? Przypadkiem? Bo walczysz jak faszysta, przyjacielu. Wypowiadasz wojny i tak dalej. To mam Fiesta. Na pewno to będziemy chcieli też. No nie, najgorzej. Po prostu nie mam co zrobić z tym teraz. Dobra, to na razie użyjemy free handel. Brak czego będę miał? Ropy i to się da ściągnąć. Akurat to nie jest duży problem. Sowiet Unią poproszę. Okej. Okay. Dobra, ściągamy trochę. Za chwilę wybudujemy sobie więcej fabryk, to nie będzie z tym problemu. Jeszcze bym chciał, jest 38. 38 rok, 38 roku. Nie wiem, cokolwiek fajnego mamy. Ale to możemy sobie ogarnąć na spokojnie, produkcję jakąś. No i się przebiją.
Okej. From Axis. Mamy straszny problem z zaopatrzeniem. Zaopatrzeniem ogólnie. Zobaczcie, jakie to straty są ogólnie. Ale zobaczcie, jakie mamy poziomy typów, co nie? Tutaj. Serio, naprawdę nie mogę się przebić? Przebić się przez to, błagam. Dajcie radę, wierzę w was. Litwa wypowiada do wolnej Estonii, no to nieźle. Nie, ale tutaj się przepchnęliśmy. Dobra. Coś tam się przepchnęło. Dobra, nieważne, nie chciałem, przepraszam. Trzeba iść dalej, w głąb kraju. To nie wiem, jak to zrobić, ale trzeba iść. Right, consumer goods, minus 5%. Może to cokolwiek da. Ile strat mamy na tej wojnie? Chuj strat na tej wojnie mamy. Ale widzę, że już mamy trochę sprzętu ogarniętego. Jest dobrze, mamy sprzęt ogarnięty. Fiesp. Dobrze, mamy Fiesp ogarnięty. Skoro to mamy ogarnięte, to możemy ruszyć w tą stronę. Jak to ruszymy, to będziemy kurwa zajebiści. To Mina Street, jak Jezus się śmieje. Najpierw ogarniemy. Mina Street. No to mam nic, 5% zawsze na propsie. Zaczęli już trzymać tutaj dywizji. Wiem, że trochę słabych, ale lepszych niż nic, a poza tym chronią portów. Myślę, że to całkiem spoko. Dość okej, okay. O. Okej. Okay. Mam radę się przebić tutaj? O, ujoj, jaka ładna kontra poszła tam, nie wiem, czy widzieliście. Masakracja to była, dajmy na trójkę. No. Ja mam wszystko wywalone. No dawaj piąteczkę lecisz. Okej. O Boże, jeśli to się uda zająć, to jesteśmy bogami. Okej, mamy to, dobra. Zajmij to. Błagam, zajmij to. Zatrzymaj ich tutaj, a ja nie da się rady. No ale trudno. Nie no, Field nie potrzebuje. Research pójdźmy w takim razie może. Okej. Okay. To jest pytanie, czy będą atakować, żeby uratować tamtych. A tak było. Okej. Okay. Dam radę? Padnie? Padło. Naprawdę? Naprawdę? Serio? Nienawidzę was! Nienawidzę was! Jesteście najgorszym z najgorszych główien! Nienawidzę ich! Co już mówiłem, że ich nienawidzę? Nienawidzę ich. Daj mi to. Daj mi aluminium. Karabin maszynowy poproszę najpierw. Okej. Okay. No to tyle poczułem. Odnowienie kontroli. Albo mi połowa armii się wycofała tam. Fajnie. No to nieźle. Nie, to nie ma sensu te ataki. Muszę czekać, aż oni zaatakują. I tak ciągle. To będzie tak długa wojna. Mogłem atakować się jednak na Argentynę. Bo teraz nic nie ugrał. Przepycha mnie jedną jednostką. Naprawdę, przepchnął mnie jedną jednostką.
Nie. To się nie zdarzyło. To się kurwa nie zdarzyło. This happens to me. Spiedaj. Dobra, chyba oni też już nie mają sprzętu powoli. No i dobrze, lamusy. A lamusy dupa cicho, proszę nie atakować moich kolegów. Jest! W końcu! Tak! Jest! To była najbardziej wkurwiająca wojna. Już chyba wolę się desantować. THX. Co za dywizje? Dwie takie same. Dobra, zróbmy tak. Też mam takie jednostki, a tu? Też takie same, no to fajnie. Rzeczywiście duża różnica. Nie to, żebym pluł, ale pluję. I teraz tutaj w tej wojnie, no nie. Mogą ingerować USA, więc będę miał przejebane. I zanim ingerują, chciałbym mieć niezależność jakąś tam. Ja można w ogóle tak to nazwać. Ile mam floty? Floty dwie, no dobrze. Rozumiem. Rozumiem, że moja flota jest chujowa, proszę nie komentować. Dobra, przecież to widziałem. Szóstka. Number of... Okej, okay. Do pierwszego kontaktu. Nie no, ten jest o wiele lepszy, submarine, co nie? Z sobami zawsze będzie lepszy. Uuu! Czyżby wszystko się skończyło? Wow. Dobra. W takim razie tutaj lecimy do... siódemki, tutaj do siódemki. Tutaj do siódemki, tutaj do siódemki. No po prostu po trzy. Bym poprosił. No później budowa militarnych. O, gdzieś na południu kraju. Dlatego, że tutaj będą się dropać na pewno. Pewnie na południu kraju też, ale dobra, trudno. Jak już to przeżyje, powiedzmy. Ej, zobaczcie, nie... Aha. Zapomniałem, że nie ma sprzętu. To będzie trudna wojna. Tap. No, zobaczmy, jak to się skończy tutaj. Tutaj się przebijamy, tutaj się przebijamy, tutaj tracimy. Okej. Okay. Tutaj za to teraz możemy się wbić. Co? Poczekajcie. Coś by to miało się udać? Nie, to się nie uda. Ich jednostki są o wiele lepsze niż moja. Widzę, i mają sprzęt. To są dwa czynniki, dlaczego ja prawdopodobnie to przegram. Okej, okay. Za szybko zaatakowałem w sumie. Wy możecie iść jako linia wsparcia tutaj od... nie wiem, od południa. Tutaj potrzeba wsparcia. Halo? Proszę zaznaczyć. No tak. I wy wykonacie plan taki. Znaczy nie wykonacie go, ale po prostu wesprzecie panów. Czołgi po prostu są na takim minusie, że nie dają rady. To rozumiem. Całkowicie rozumiem, co się dzieje aktualnie. Tutaj się wbijemy, tutaj się wbijemy. Czołgi są tylko do przyjmowania terenu, pchania dalej. Okej. Okay. Desant? Nie. Właśnie. Desant. Kurwa, zrobił desant. Jak mógłbyś zapomnieć o zjebanych desantach? Ja mówiłem, że będą się desantować, co nie? Mówiłem! To się dzisiaj sam siebie nie posłuchał. Okej, okay, nacjonale.
Tamto, że wygraliśmy tamtą wojnę, to był cud, a teraz zrzuciłem się na kolejne państwo. GG, DJ. GJ. Kawaleria proszę umrzeć. Błagam. Następny drop leci. Lecie mi raz, dwa, trzy jednostki. Raz, dwa. Proszę. Bo to inaczej... Aha. Raz, dwa, trzy. Trzy jednostki. Z obroną terytorialną tutaj. Tutaj. I tutaj bym poprosił znowu ten sam plan, który był tutaj przed chwilą. Okej, okay, po prostu obrony. O. Dobrze. I w sumie... Aha, tutaj się... Wy, kurwy, krasnale. Okej, okay, rozumiem. Chodźmy tam do nich. Będzie trzeba ich tam rozwalić, bo inaczej nie dam rady po prostu. I Argentyna mnie zajmie. To będzie najsmutniejsza rzecz w historii. Argentyna zajęła potężne państwo. Dlaczego? Dlatego, że nie pilnował pleców. Pilnuj pleców, rycerzu, jak to się mówi. Dołącz do tych, halo. Proszę o dołączenie. Nie może tak dołączyć, to jest zbyt trudne, co nie? Nie wiedzieli, umrzesz. Wpierdolcie mu. Wiecie, co jest kurwa mało zabawne? Że to była kurwa moja stolica. To jest kurwa mało zabawne. Spierdalać kurwa. Buenos Aires jest moje. I chuj mi obchodzi, co na ten temat myślicie. Zrobimy inaczej. Halo? Jak tutaj... Może... Halo? Poprosiłbym tych panów, którzy są tutaj, oprzejcie się na chwilę tam. Dobra, trzymają tam niby. Jakiś tam fason widzę. Dobra, tu jakoś się trzymają. Fajnie, że tutaj była też inna misja. Bo tutaj była pojedyncza misja, gdzie kazałem iść jednemu typowi, żeby się zajął tamtym, ale no okej, okay, dobra, nieważne. Nie jebać zasady. Hopsa. Na pewno będę chciał kolejne infrastrukturki tutaj, znaczy budowa ogólnie. Petrobras. I aby... Kosidora. Opa. A, okej, nie atakować nie ma co. Co najwyżej tych panów. Chłopca, no przebijemy się? Czy będziemy pipkami do końca życia? Dobra, wracając. Wolne skrzydła. A, bo ja tutaj mam jakieś skrzydła. Przenieś mi tutaj wojska. Zajmijcie się tym. Okej. Okay. I teraz tak, państwo. No, wypchnęli tamtych. No i wbijać się. Wbijać na... To coś A. To jest bombsite prawie, na B, co nie? Jak będzie, to bombsite na pewno będzie. Dać mi to. Dawać mi to! Stolica za stolicę, frajerzy. No. Koniec? Nine. Cudowa. Okej. Okay.
No to masz prowincję za darmo, wjeżdżaj. Wjeżdżaj na rejon. Kolejna prowincja za darmo. A to wy możecie wybić na przykład. Okej? Nie, to trzeba się przebić. Dobre prowincje za darmo są dobre. Tutaj możemy się przebić do miasteczka. Ile tam zostało wam? To by wystarczy przejąć wam jeszcze jedno miasteczko i tyle, wywalone na was. Dobra. Zróbmy tak. I zobaczymy, co pyknie. Jeśli pyknie, to zajebiście. Jak nie, to trudno. Damy sobie z tym radę jakoś. Pewnie pyknie. No, 3-4. Pomóż się tutaj. Dobra, jolo. Tyle by było. Kosir. Cos Ipa. Cos Ipa. Despacito. No, koniec wojny. Naprawdę? Przecież wam zabrałem dwie stolice. Frajerzy, halo. Proszę się poddać. Jeden procent. 4%, dobra. Ale ty teraz mają stolicę. Jakieś miasteczko jeszcze? Halo? Or coś? Proszę? Tu jest miasteczko. Estonia ponad White Peace. Zostań tutaj. Przebij się tutaj. Okej, bardzo ładnie moim zdaniem. Tutaj. Odbitka. Tutaj mamy darmową prowincję. Ale to już nasz region, nie chcę wam nic mówić. Taki protip ode mnie. Nie to, żebym był złośliwy. Ale wiecie, jak to jest. Ogólnie ta wojna była easy w momencie, w którym nie wypowiedziałbym jej zaraz po tamtej bez zapasów. Bo na razie jesteśmy gówno z zapasami na razie. O Boże, nie zauważyłem wcześniej. Dobra, ten kap nie trzeba zużyć. Mamy 600 punktów, ja nie mam na co wydać. W sumie możemy wydać na motorized na pewno. Możemy wydać na light aircraft, nie. Na torpedo. Na fighter. Ja tutaj nowe research time. Submarine. To jest spoko. Submarinki zawsze na propsie, a tutaj możemy dać cokolwiek w sumie. Na pewno nie to. Dobra, niech będzie. Ze faszystami lepiej się dogadujemy. Czołgi by się przydały kolejne. Czołgi. To miasto, przydałoby się je zdobyć. Co nie? Jest w końcu! Dobra, mamy to. Kolejne państwo na razie do... DJ spasuj kilka razy, bo nie weźmiesz naraz. Szczególnie, że sam byłeś w wojnie. Siemanko. Jako, że dalej nie mam sprzętu, a moi goście to już weterani pełną mordą. Ale wybucha tutaj wojna. A to jest ciekawe, tego się akurat nie spodziewałem. This is very pretty. Bo mam teraz na was waszą dwójkę, co nie? Republika w Boliwia. Dobra, poczekamy. Dobra. Poczekaliśmy. Teraz można ich zniszczyć. Wiecie, zasada chwili poczekania, nie wiem czy znacie. To jest taka specjalna zasada. To mówi, że trzeba chwilę poczekać przed zniszczeniem państwa. I teraz bym panowie chciał, żebyście się rozprzestrzenili wszędzie tutaj. Bo jak mi się zdropują, to po mnie. Tak jak tutaj widzieliśmy, gdzie ordynary padło w sekundę, nawet nie zobaczyłem kiedy. No fajnie, DJ czyta eventy, tak? Tutaj jest może to też. Dobra. Ile potrzebuję na to jednostek? Tak przy okazji? Tylko 81, spoko. Przecież mam tyle w kieszeni. Nawet dwóch.
Tutaj bym chciał kolejne karabiny w sumie, by się przydały już. Nacional Strategic, to za chwila. Prosiłbym w takim razie... Factory Output, to brzmi dobrze. To zawsze brzmi dobrze. A jak tam inne zaopatrzenia oprócz wszystkiego innego? Motorized, trochę... trochę support. Więc co? Zróbmy tak. Tak, tak. Żeby to jednak też trochę leciało. Wolne fabryki, fajnie, spoko, to ja bym sobie pobudował inne fabryki z tego. Przy okazji jeszcze spojrzał tutaj na... rozwinięcie, halo, prosiłbym. A to weźmy to już od razu do siódemki ulepszymy. Wszystko co tutaj jest. Okej, okay, dobra, to przez chwilę nie będą mi krzyczeć. Idziemy do tego pana teraz, tego pana w różowym. Nie mamy dużo sprzętu piechoty, więc fajnie było piechotę produkować. Tego zapadnego timer nie mamy, dobra, trudno, przeżyjemy jakoś bez tego. Musimy mieć trochę armii. Bo jeśli nie będziemy mieli armii, to nas zniszczą po prostu. Zdesantują nam się i wuj. Bo 24 do prowadzenia wojen tutaj, no wystarczy, tylko trzeba pilnować granic. Pilnowanie granic jest najważniejsze jako Brazylia. Sowietunia wypowiedziała wojnę w Polsce, no trudno, życie. Jak wyglądają te wojny aktualnie? Międzymorze, no najgorsza frakcja na świecie, nie polecam. Current War, tutaj to było, co nie? Dobra, jest wojna japońsko-chińska, gdzie Japonia wygrywa i to w wój. Możemy sobie na nią spojrzeć przy okazji. I tak w sumie będzie teraz koniec tego odcinka. No to widzimy, że to Chiny upadły, można powiedzieć. Tak? Tak. To wygląda jakby upadły. Okej, okay, następnie. Germańsko-jugosłowiańska. No to Niemcy jeszcze nie podbili tutaj wszystkiego, ale już są blisko. Ale tu widzimy Kroatię. Independence Kroatia. No to spoko. Brytyjsko-szwedzka. Nie rozumiem w ogóle na jakiej podstawie. Okej. Okay. Civil War jakiś jedno, widzę tutaj. Oraz Soviet Polish. Polish banana tak zwane. Bardzo znane w niektórych krajach. Dobra, no to trzymajcie się i do następnego. Cześć.